Cześć grzybofile, witam was 28 lutego, a więc w ostatni dzień, w jaki mogę nakręcić lutowy film dla moich wspierających, co niniejszym czynię bez względu na wszelkie polityczne uwarunkowania, z jakimi mamy niestety ostatnio do czynienia. Miałem nadzieję, że będę mógł dać wam dziś trochę leśnego wytchnienia, takiego wiosennego, od tej smutnej szaroburej rzeczywistości, ale i dzień mamy smutny szarobury, choć właśnie zaczyna wyglądać słońce, teraz widzę, ale jest zimno, jest pochmurno, jedynie 2 stopnie na plusie, plus chłodny, mocny wiatr. No jakieś tam przejaśnienia widzę, że się zaczynają pojawiać, może nie będzie jeszcze aż tak źle, ale przede wszystkim wejdźmy do lasu, to może będzie to przynajmniej dla mnie jakaś wyraźna różnica, jeżeli chodzi, no właśnie, o ten wiatr, od którego tutaj jestem osłonięty. Porozglądamy się dzisiaj po, jak widzicie, jeszcze chyba nie wiosennym lesie. Za dużo przejawów wiosny tu nie widzę. No i sprawdzimy sobie, czy może jeszcze grzyby zimowe są, czy też aktualnie ich nie ma. A więc rozejrzymy się tak luźno, głównie właśnie za płomiennicami zimowymi i za boczniakami ostrygowatymi. Myślę, że te dwa gatunki będą tutaj najbardziej prawdopodobne, jeżeli chodzi o grzyby jadalne. Może też uda się dostrzec jakąś zwierzynę, może nawet jakieś poroże. To w sumie jest czas na zrzuty chyba już, prawda? Więc też nie jest to wykluczone. Choć tutaj mi się nigdy zrzutów nie udało znaleźć, mimo że wielokrotnie chadzam tutaj właśnie takimi zwierzęcymi ścieżkami. Ale najwyraźniej nie ja jeden. Bardzo miłe zaskoczenie. Wyjrzało słońce praktycznie od razu, gdy wszedłem do lasu. Może nie będzie to aż tak ponura wędrówka w aż tak dosłownie ponurych barwach, w jakiej ją widziałem jeszcze przed chwilą. Odrobina słońca i od razu inaczej to wygląda. Odrobina słońca plus brak wiatru tutaj w lesie. Warto chyba wspomnieć, że ten fragment puszczy, jak wiele fragmentów puszczy, jest stosunkowo dobrze nawodniony, poprzecinany przeróżnymi kanałami. Tak więc teoretycznie można by tutaj myśleć nawet o czarkach, choć nigdy żadnej czarki w Puszczynie Połomickiej, pomimo usilnych starań, jak może pamiętacie, przed laty już chyba, to chyba było ze 2 lata temu, nawet, a nie rok, no to pomimo tych starań poczynionych właśnie wówczas kilkukrotnie, nigdy mi się to nie udało, tak więc raczej się na to nie nastawiam. Ale takie wykluczone do końca to nie jest. Nawet szczerze mówiąc, rozmyślałem dziś nad tym, żeby sprawdzić kompletnie inny fragment puszczy, a więc ten położony przed nami, za łąką, która oddziela północną część puszczy, w której się znajdujemy, od południowej części, tej znacznie większej, bo tam mielibyśmy też sosny, byłoby trochę ciekawiej gatunkowo pod kątem drzew, a więc być może również pod kątem grzybów, ale uznałem, że przy tak szaroburej pogodzie to nie ma co w tak duży masyw nieznany mi się zapuszczać. Pospacerujemy sobie tutaj, a to widzicie, pogoda jednak spłatała figla, i to takiego pozytywnego, ale tutaj też jak najbardziej grzyby wykluczone nie są, no tylko właśnie raczej nie smardze, raczej nie wodnichy późne, ale właśnie, jeśli już, to boczniaki i płomiennice, bo martwego drewna, jak zwykle, jak już wiecie, jest tu cała masa. Choć jak widzicie, po pogodzie sprzed zaledwie 4 dni
gdy przecież no niemalże w podkoszulku chodziłem po lesie przy 14 stopniach na plusie, mamy nagle tak w sumie powrót zimy, można by powiedzieć, chociaż nie w postaci śniegu, ale ewidentnie patrząc na temperatury, które minionej nocy wynosiły minus 6 stopni i na kolejną noc również takie są zapowiadane, no to ewidentnie zima jeszcze ostatniego słowa być może nie powiedziała. I bez grzybów, i bez słońca, które jednak co chwila się chowa, jest tu jak zwykle pięknie i bajecznie. Nawet taka podstawa pnia, dosyć ozdobna, może zachwycić, przynajmniej mnie. Ładnie to wygląda. Urodziwych drzew tu zresztą nie brakuje, zarówno tych jeszcze żywych, jak i już martwych, a stanowiących pożywienie czy podłoże dla kolejnych organizmów. Taki naturalny obieg materii w przyrodzie. A w takiej ponurej aurze pogodowej nawet takie drobne akcenty kolorystyczne przykuwają moją uwagę, bo się wyraźnie odznaczają tu w postaci niemalże takiego fioletu. Bordowo-fioletowawy kolor. Jako że kwiatów żadnych nie dostrzegam za bardzo, no to chociaż taki akcent kolorystyczny warto docenić. Wspominałem coś o licznych ciekach wodnych, prawda? No to mamy pierwszą przeszkodę. Nie wiem, czy trochę niezbyt dużo na, jak na mój skok, mój rozstaw w skoku, czy też zasięg, nie wiem jak to w terminologii skoczków nazwać, czy biegaczy, ale nie wiem, czy ja to przeskoczę. Zresztą teraz widzę, jak pięknie dno wygląda. Zobaczcie, stare liście, ale one zapewne za sprawą przeróżnych glonów są zielone tam na dnie. Ale aparat się chyba nie dostroi do dna, tylko do tafli wody. No właśnie, tu jest ten problem, ale fantastycznie to wygląda. Zielone, czy nawet wręcz niebieskie, takie szaro-niebieskawe są liście na dnie. Najważniejsze, że udało się przeskoczyć wbrew obawom. No i wyjrzało słońce, coraz ładniej się robi w sumie. Może jeszcze coś będzie z tego dnia. Może nie będzie taki całkiem smętny. Są i niezawodne stare pluchawki. Jak i niezawodne w puszczy ptaki. Jeśli słyszycie. Trochę koloru mogą tutaj nadać nie tylko grzyby czy rośliny, ale też choćby śluzowce. To są dopiero ciekawe organizmy. Doszedłem do kolejnego kanału. Zachęcony pogodą zamierzam iść dalej, ale tego to już nie przeskoczę. To już trochę za szeroko. Na szczęście jest taki naturalny most. I to chyba nawet całkiem świeży most. Patrząc po kolorze, jeszcze bardzo właśnie żywym kolorze drewna. Co do blaszkowych grzybów nadrzewnych, to na razie jedynym gatunkiem, jaki spotkałem, wypatrzyłem, jest rozszczepka pospolita. Spójrzcie, ile jej tutaj jest. Całe drzewo właściwie porasta. Przede mną pojawiły się już takie konkretne rozlewiska. Tutaj może być trochę ciężko, chociaż z drugiej strony byłyby większe szanse choćby właśnie na czarki.
ale może zrobimy sobie małą przerwę na zupę tam na ambonie, na rozgrzanie. Dziś bowiem zamiast kanapki wziąłem sobie właśnie zupę i okazało się, że to był doskonały wybór na ten chłodny dzień. Tak posilony mogę teraz szukać choćby i czarek, których, jak mówiłem, nigdy tu nie znalazłem, więc nie z jakimś dużym entuzjazmem te poszukiwania rozpoczynam, ale rozglądać się trochę mogę. Czarek tradycyjnie nie widać. A gdybyście nie dowierzali mi, jeśli chodzi o te temperatury, że w ciągu 4 dni się zrobiło z 14 poniżej 0 nocą, no to widzicie, tu się jeszcze lód trzyma w kałużach. Być może za sprawą czarek jestem dość wyczulony na wszelkie odcienie czerwieni w ściółce, więc ten punkcik przykuł moją uwagę. Ale spójrzcie, to jest stary żołędź. Te są czarne, a ten jest różowy wręcz. Wygląda na to, że również w Puszczy Niepołomickiej grzyby mnie interesujące obecnie nie dopisują i trzeba się zadowolić samym spacerem. No ale cóż, mam nadzieję, że przyniósł on wam troszkę chociaż relaksu. Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję jeszcze raz wszystkim moim wspierającym i do zobaczenia wkrótce. Cześć.